Hej, z tej strony Q, a to jest, można powiedzieć, seria indie games bardziej. Tormentum Dark Sorrow, czyli jakiś Tormentum, nie wiem, Mroczny Smutek albo Żal czy coś. Jest to mroczna jakaś gierka point and click, czyli wiadomo, będziemy eksplorować, zwiedzać widoczki fajne i tak dalej, jakieś zagadki, więc to, co wszyscy fani, na przykład Resident Evil też powinni lubić, bo w Rezydencie zawsze były porąbane zagadki, które nie miały sensu fabularnego, no ale dobra, miesza z tym. Jest to gra od Ohnu, czyli z tego, co się dowiedziałem, trzyosobowego studia, które tworzy indie gry. Jak się tam na nich wchodzi na ich stronę, to tam parę gierek jest wypisanych, co zresztą widzicie teraz na ekranie. I może ktoś zna, może nie. Jak tak, to możecie się wypowiedzieć, czy fajnie. Da, rozpocznijmy grę od razu, bez tutaj jakiegoś przedłużania większego. Dobra, sprawdźmy. Okej, okay, mamy tutaj fajny jakiś tekst na samym początku. Ogółem cała stylistyka tutaj jest mroczna i taka właśnie bardziej smutna, niepokojąca i tak dalej, czyli też ktoś, kto na przykład lubi klimacik Dark Soulsów czy Bloodborne'a, też powinno mu się to spodobać. A właśnie, że ja jestem fanem i tego wszystkiego, co wymieniam i tego, co jeszcze wymienię. A ta gra jest takim fajnym... Aha, ja to mam kliknąć? Tak, miałem kliknąć, dobra. Wejdziemy. Na początku była ciemność, potem powoli zacząłem otwierać powieki, poczułem silny wiatr, a podłoga zdawała się kołysać. Nagle uświadomiłem sobie, że nie jestem na ziemi, znajdowałem się wysoko ponad chmurami, zamknięty niczym zwierzę w metalowej klatce podczepionej do latającej maszyny, czyli chyba to, co mieliśmy... tak, niedaleko mnie wisiała kolejna klatka z innym więźniem. To, co mieliśmy teraz w głównym menu, jak tam lecieli jakimś pseudo-zeppelinem, właśnie ten gościu zakapturzony razem z jakimś, nie wiem, bo właśnie jest coś dziwnego. Witaj, nieznajomy, widzę, że nie tylko ty po mnie przyszli. Wtargnęli nocą do mojej chaty i zamknęli mnie w tej klatce. Martwię się teraz o swoją rodzinę. Zostali tam zupełnie sami. Pojawiają się, gdy niebo zaczyna płakać ognistymi łzami. Podobno porywają tylko tych naznaczonych złem. No to co ja zrobiłem złego? Za pomocą swoich powietrznych maszyn transportują ich do zamku, a stamtąd już nikt nie powraca. Przybyli do naszej krainy bardzo dawno temu. Ironią losu jest to, że nasi przodkowie pomogli im wznieść tutaj zamek. Nikt wtedy nawet w najgorszych koszmarach nie podejrzewał, jakie mają plany. Nie zasłużyłem sobie na to, nie jestem zły, zawsze wiodłem z życia prostego myśliwego, który tylko stara się wyżywić swoją rodzinę. Ja podejrzewam, że cię złapali po prostu za wygląd, bo wyglądasz jak jakiś pierwszy, lepszy potwór do bicia. O! Czuję, że maszyna obniża swój lot. Zbliżamy się do zamku. Swoją drogą ja, czyli ten główny bohater zakapturzony, bardzo mi przypomina pewną zbroję super kozacką z Dark Souls 1. W głowie kłębiły mi się pytania dotyczące mojej obecnej sytuacji. Czy to, że tu się znalazłem, było jakimś rodzajem kary? Czy czego ode mnie chcieli? W przeciwieństwie do mojego towarzysza niedoli ja nic nie pamiętałem. W mojej głowie malował się jedynie wizerunek dziwnej rzeźby stojącej na szczycie góry. What the fuck? Były to wyrzeźbione dłonie skierowane ku niebu, między nimi stała kobieca statua. Nie wiem, czym było to miejsce, ale podświadomie czułem, że muszę je odszukać. Najpierw jednak musiałem się wydostać z tego przerażającego miejsca. Okej, czyli pamiętajcie pozytywnie, jak będziecie widzieć jakieś wyrzeźbione dłonie skierowane ku niebu i między nimi kobieca statua, no to piszcie od razu w komentarzach, że Q to jest ważne. Maszyna wylądowała na placu znajdującej się wewnątrz zamczyska. Strażnicy w rogatych hełmach zaciągnęli mnie do celi znajdującej się w zamkowej wieży. Po jakimś czasie jeden z nich powrócił i przemówił do mnie. Wow. Okej, okay, mamy tu ładną tą. Ale Jezus, jak to fajnie wygląda. Brudna istota, już niedługo odeznasz cierpienia tortur. Miejsce, w którym się teraz znajdujesz, wydobędzie z ciebie całe zło, które zaległo się w twoich trzewiach. Dopóki glina formuje się w rękach ręcarza, wszystko jest możliwe. Wciąż możemy odmienić twoje zepsute wnętrze pomimo czynów, którymi ukształtowałeś się w przeszłości. Ale ja nic nie pamiętam. Nic jeszcze nie jest przesądzone. Pamiętaj, że sztylet przeznaczenia ma dwa ostrza. Po jednej stronie są tortury, po drugiej jesteś ty sam. Chociaż może ci się zdawać, że nic od ciebie nie zależy, to tak naprawdę właśnie od ciebie zależy wszystko. Niebawem spotkamy się w sali tortur. Kurwa, wygląda jak zajebisty kozacki boss Dark Soulsa. Super strażnik, mam nadzieję, że... O, wow, mogę ruszać kamerą.
tylko w boki, w górę i w dół nie. Dobra, to co my tu mamy? Sprawdźmy, co to w ogóle jest. To jest ekwipunek? Dobra, nie, chyba nic nie mam. Dobra, mam nadzieję, że nie spotka mnie podobny los. A jeszcze tak fajnie będzie mi tu mówił gościu, co on sądzi o tym wszystkim, co tu widzi. Dobra, mamy czaszkę, która miga. Sprawdźmy. Wow. O nie, teraz będę musiał to jakoś stamtąd wyciągnąć. Kurwa. Ciekawe, czy mogłem ten... Weź mi to. Nie mogę tego dosięgnąć. Potrzebuję czegoś długiego, aby móc to wydobyć. No dobra, no... Tak podejrzewałem. Ciekawe, czy ja bym mógł złapać tą szybko ten. Fragmenty rozbitej czaszki nie przydadzą mi się. Tutaj co? Tutaj masz nadzieję? Wow. Patrz, mogę ruszać łóżkiem, ale fajnie, dobra. Tutaj co mamy? Czyżby któryś z moich poprzedników chciał mi przekazać w ten sposób jakąś wiadomość? Jacie, dobra, no to czekajcie, jakaś wiadomość, tak? Czyli co, jest jedna zielona, czerwone, potem są trzy zielone i trzecia zielona ma jakiegoś X-a, tak? Potem są dwa T. I tutaj coś jeszcze jest. Szkoda, że się przybliżyć nie da. Ekwipunek? Nic. Notka? Dobra, na notce będę mógł to potem sprawdzać, super, tak? Mogę w każdej chwili patrzeć? Mogę. Dobra, super. Tutaj jakieś ktoś oblicza. Zapiski na ścianie wygląda na to, że ktoś odliczał czas spędzony w celi. Widzę, że dużo. Dobra, tutaj co to jest? Fragmenty, aha, dobra, to są fragmenty. Tutaj nic nie mogę, ten, da. Ty, co mi powiesz? Masz jakiegoś questa dla mnie? A masz, kruk przyleciał z czymś w dziobie, to chyba jakaś metalowa blaszka. Dzięki, kruku. Niebo wydaje się płakać ognistymi łzami, jacie. A kruk? Ten ptak skrył się tutaj przed deszczem meteorytów. No okej. Dzięki za blaszkę, sprawdźmy co to jest za blaszka. Zardzewiała blaszka, no i co ja? Mogę to wyjebać? Tutaj? Ło, czekajcie, czyżbym mógł ten? Nie ma czasu na takie eksperymenty. To metalowa krata dość mocno osadzona w podłodze. Czyli co, nie wyciągnę tego, a to byłaby stratą czasu. W ten sposób daleko nie zajdę, muszę spróbować czegoś innego, nie ma czasu. No okej, dobrze wiedzieć, że chociaż to mi mówi. Okej, sprawdźmy co ta ręka. Podniosłem przed ramię szkieletu, kto wie, może mi się przyda. No ja chyba wiem do czego tutaj, sprawdźmy. Może się przyda tutaj. Sprawdźmy. Da się to? Jest! Wyłowiłem kryształowe oko, emanuje z niego czerwone światło. Zajebiście! Pierwsza zagadka rozwiązana pozytywnie, jaki jestem, Sherlock Holmes. Okej, sprawdźmy to oko. Ej, no ale nie mogę sprawdzać ten? Jakichś opisów? Nie mogę, kryształowe oko, no dobra. Sprawdźmy co to jest tutaj. Pokrywa jest przykręcona, nie jestem w stanie jej otworzyć. Czekaj, ja tu mam blaszkę. Pięknie, easy. Easy peasy. Co my tu mamy? What the hell? Dobra, no to teraz to się będziemy bawić, nie? Zobaczmy. To tu? Tu na tym? Nie, za małe. To damy tu. Może to duże damy tu. O, działa. Damy to tu. I to tu. Nie, to tu. I to tu? Woohoo! Easy peasy! No, ja takie coś to ja robię na śniadanie. Dobra, krata podnosi się, pierwszy krok ku wolności mam już za sobą. Ale no normalnie Michael Scofield, Prison Break, uciekam z więzienia. Mogę nim klikać, żeby szedł dalej? Tu jeszcze coś wisi. Co to jest? Kawałek lustra? Fajnie. A te liny nie mogę wziąć, by się przydały też, ej. Coś ten? Cokolwiek? Chyba nie, dobra. Kawałek lustra mam, tak? Mógłbym na przykład popatrzeć tutaj przez okno. Ja bym tak zrobił, jakbym miał lustro i by się zmieściło tutaj przez to, to ja bym sobie popatrzył, wiecie, pod dobrym kątem, czy coś na bokach jest. Ale wydaje mi się, że nie bardzo. O. Niestety nie mogę tego zrobić. Dobra, chodźmy, idziemy. Aha, co się... A, tędy, dobra. To idziemy. Cóż to jest? Jest kobieta, kobieca statua, ale nie są ręce w górze. To jest jakieś lustro. Powinienem odnaleźć wszystkie brakujące kawałki lustra. Mam przeczucie, że ma to związek z rzeźbą przedstawiającą anioła. No dobra, ale skąd wiesz, ile tu jest kawałków lustra, goddammit? To są jacyś ludzie. Łożesz mordy!
oczy, abym mógł widzieć, serce, abym mógł czuć światło, by rozświetlić ciemność. O, kamienny anioł wskaże ci drogę, jeśli tylko spełnisz te trzy warunki. Ty powiesz to samo? Tak. Czyli co? Oczy, żeby widzieć, serce, żeby czuć i światło, żeby rozświetlić ciemność. Da, to pamiętajcie. Oczy, serce, światło. Oczy, serce, światło. Okej. Okay. Easy peasy. Czyli co? Tutaj będzie... Tu będą oczy do tych zombiaków chyba. Albo tutaj. Tu będzie serce. A zresztą możemy klikać. Skrzydło zdaje się być częścią jakiegoś większego mechanizmu. Jest zablokowane. Dobra, tutaj. Są. Na oczy pewnie, co? Oczodu tej czaszki jest pusty. Ej, czekajcie, to ja mam ten, oczko. Boom! Headshot, pięknie. Co otworasz w buzie? Okej, czyli jeszcze tutaj, nie? Dobra. To już mamy jedno wsadzone. Chociaż nie wiem, czy powinienem teraz wsadzać, może by się przydało jeszcze do czegoś. No i tu serducho, tak? Miejsce na serce jest puste, no cóż. Kobieta bez serca. Tu jakiś jeszcze ten? Wow! Patrzcie ty to! Tu jest jeszcze szkło. Znaczy ten, lustro. Bierzemy. Jest, znalazłem kawałek lustra, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Tutaj w ogóle jacyś kurde przytegowani. Jezu, ale to fajnie wygląda, co nie pozytywnie, ja pierdzielę. Patrz, a dobra, już czaję chyba o co chodzi. Patrzcie, mogę sobie to ustawiać, nie? Nie, dobra. Czyli pewnie jeszcze parę kawałków trzeba tutaj zdobyć. Da, można iść dalej? Chodźmy dalej, bo tu chyba nic więcej nie ma, nie? Nic mi tu więcej, ten, nic nie widzę. Tu świeczka świeci się. A patrzcie, co to jest? Aaa, podpalimy sobie to... Kurde, no, zajebiste. Ale mogę sobie wziąć? Nie mogę wziąć. I co, wszystkie świece są już zapalone, czyli mamy jedno oko, mamy świeczki wszystkie i jeszcze drugie chyba oko, lustro i ten. Dobra, to idziemy dalej. Zobaczmy co tutaj. Wow, 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 wow. No okej. Okay. Mamy tutaj teraz tych ziomków, tak? Tu mamy coś, tu... O, jest lustro kolejne. Bierzemy lustro. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest lustro jeszcze. Tu była ten rysunek z tym, nie? Sprawdźmy sobie rysunek, jest... zielone, czerwone, zielone, zielone... Zielone... To z X-em, czyli to jest 2, 4, 5 od lewej, tak? I trzecie od prawej, tak? Czyli to jest 1, 2, 3, 4, ten. Klikamy go. Dobra, chyba jest pokazane, które mają być u dołu, czyli jeszcze... What the fuck? Jeszcze raz. Nie mogę wszystkich, bo się cały czas ten, taguje. Jakbym dał to, no nie mogę. No nie mogę. Dobra, a co tam jest? Dawaj mi to, cokolwiek to jest, serce. No dobra, super. Weźmy serce. Tu jest jakaś woda, nie? Tu jest jakaś dziura, nie? Ale nic nie mogę z tym zrobić. Ta woda jest... Gdzie? Ona kapie gdzieś stamtąd. Tu mamy... O, lustro. Dobra. No okej. Dobra. Tutaj coś tego jest. Mogę coś tu zrobić? Nie. Tak się zastanawiam właśnie, kurczę, czy tutaj coś mogę z tym. No nic, ciężko powiedzieć. A tu z tym? Na dnie studni dostrzegam błyszczący przedmiot, gdybym tylko mógł podnieść poziom wody. Poziom wody trzeba jakoś podnieść, no dobra. Tylko kurde jak? Da, podnieś się. Jakbym wsadził to tu na przykład. I to. Ciekawe czy to się podnosi ta woda. Nie ma jak podnieść poziomu wody. No to tu już jest zagwozdka pozytywnie, już nie wiem w sumie co tu zrobić. Z tym sznurkiem coś ten? Nie, dobra. Dobra, wracaj. To tak, w prawo dalej nie pójdę, tak? Wróćmy sobie tutaj, może, w tym kierunku.
Tutaj sobie do lustra wsadzę te brakujące kawałki. Okej. I tutaj jeszcze sobie wsadzimy serducho, prawda? Serducho sobie wsadzę. Jest. Ja cię, ale fajne. Dobra. No i co? I brakuje teraz coś na skrzydła, tak? Te skrzydła się potem naciska. No i tutaj tego oka brakuje, które wiem gdzie jest, ale nie wiem jak je podnieść, tak? Tu jeszcze ten mogę robić. Na razie to zostawmy, bo i tak nic z tym nie zrobię. Leży tu coś, wszystkie świece są już zapalone. No dobra, no to wróćmy tutaj jeszcze raz do tego. No i tak, sprawdźmy, o co tu chodzi. Tutaj jest ten X jakiś dziwny. Tu są dwa te i tutaj te. No to, kurczę, no. Dobra. Tu się da coś zrobić? Co, nie podnosi teraz woda? Nie podnosi się. Cholera, no. Nie wiem, no poruszajmy tutaj wszystkim. Sprawdzimy, czy to coś daje mi. Czy się na przykład woda podniesie, czy nie. Wsadźmy na przykład to tu i sprawdźmy tutaj wodę. To mi się wydaje, że woda jest wyżej, nie? Tak jest nisko? No tak, tak jest nisko. Tak jest wysoko. A i co, ja teraz mogę to podnieść? No jeszcze nie mogę, ale już widać, że coś tutaj jest ten, okej, okay, tak? A z tym teraz, no i znowu opadło. Czyli co, muszę wsadzić to tu. Nie mogę tej wody bardziej tutaj jeszcze ten, coś tak jest. Szkoda, że one wszystkie ten, tak... Teraz też nie. Może by się dało to przelewać, tak wiecie, różnie ten... Teraz więcej. Jeszcze nie. I teraz co damy? O, jest już! O, pięknie! O to chodziło chyba, jeszcze. To teraz to. No i zajebiście, no i mamy to. Easy peasy, nawet nie poświęciłem na to 2 godzin. Wyłowiłem kryształowe oko, emanuje z niego czerwone światło, zajebiście. Wracamy tam do tych śmiesznych pomników. Wsadzamy łoko. I teraz powinno być koniec tej zagadki. Okej, okay. Kryształowe oczy zatopiły się w oczodołach czaszek. Ojej, co teraz? Ja, patrzcie, ale zajebiście. Dobra, czyli co, mogę sobie ruszać tym, tak? Tylko czekajcie, ja tu muszę... Nie wiem, gdzie chcę. Tym chyba muszę. Ciężko stwierdzić, no. A, dobra. Co teraz? Gdzie ja to mam, kurde, świecić tym? O, to jest pytanie. O Jezu, coś zrobiłem. No wiedziałem, że tą gwiazdę muszę ułożyć. Dobra, zajebiście. Zrobiłem gwiazdę i teraz coś mi się zrobiło, tak? Co my tu mamy? O ja pierdziele. O co chodzi? Muszę odnaleźć brakujący element. Znowu czegoś brakuje. Ja mogę blaszkę wsadzić. No i zajebiście. No i teraz jeszcze muszę poukładać te rzeczy, tak? O fuck.
Wow, czekajcie, wow. Aha, i co, ja muszę to jakoś tak sensownie w miarę potegować, no dobra. Oh fuck, to będzie ciężkie. Jest mega ciężkie. A to będzie tu. Potem tak, potem... Potem co będzie następne? Oh yeah, easy peasy. Blaszki zazębiły się, drzwi do kapliczki powinny być coś tam. Okej, no i bardzo łatwe, no nawet 3 godzin tego nie robiłem. Okej, przeszliśmy przez drzwi, karta odcięła mi drogę na górę. Znaczy krata. Nie mogę wrócić, cholera. Coś jakieś dziwne rzeczy robią, kompletnie zniszczone. Co tu się dzieje? Okej. Coś jeszcze mogę wziąć? Chyba nie. Jakieś prądy się robią. Mamy czaszkę z tajemniczymi jakimiś wzorkami. No tu jakiś mechanizm oczywiście. Fuck. Ktoś musiał odkręcić dźwignię z tego urządzenia. Bez niej nie zdołam wiele zdziałać. Cholera. Tu mam jakieś znaczki. Dobra, zostawmy te znaczki na razie. Ho. Dobra, co to jeszcze jakieś okno? Przez otwór dostrzegam ścianę pokrytą tajemniczymi symbolami. Właśnie, patrzcie, tutaj są jakieś te. A, taki bajer, no zobaczcie, pierwszy to jest trójkąt, tak? Jest, drugi to jest F, dobra, to już nawet ustawiłem wcześniej, dobry jestem. Potem jest co? Potem jest takie C. Oto. I następny to jest... Taka piątka jakby. Jest, wow! Włączyło mi się coś, super. Tylko, że co z tego jak... No właśnie, muszę mieć dźwignię. Dobra, szukamy dźwigni. Tu coś jest. Dawaj rękę. Dam ci czaszkę, a ty mi daj rękę może. Okej, okay. I co teraz? Co mi to dało? Szkielet jest już kompletny, spróbuję teraz uruchomić tę maszynę. Ale dźwigni nie mam. No właśnie. To jak chcesz uruchomić maszynę? Dawaj dźwignię jakąś, kurczę, gdzie jest dźwignia? Dobra, tu nic więcej nie zdobędę. To jest kompletnie zniszczone wszystko, tak? Czy tam, a tam jeszcze mogę iść, dobra, to chodźmy dalej. Ło! Za opcje jakieś, ja pierdzielę. Dobra, co my tu mamy? Tutaj posągi blokują mi przejście, muszę jeszcze coś zrobić. Tutaj coś jest? No, to raczej nic nie mam do tego. Wow! Prędzej 1000 wrąt przeleci przez płonącą górę, aniżeli ty, marny człowieku, przejdziesz przez me wnętrzności. Co to jest, boss jakiś? What the fuck? Moje wrota są zamknięte dla grzesznych na wieki. Odejdź precz! Ci dam zaraz. No, chciałem pogadać z tym niżej, co go tam trzymasz. Dobra, nieważne. Co to jest tutaj, jakieś kurcze? No, nie powiem, poprzednia figurka była lepsza. Posągi blokują mi przejście, muszę coś tam zrobić. Poprzednia była lepsza, ale ta jest taka dość niepokojąca. Siema kumplu! Nie przypuszczałem, że jeszcze się spotkamy. Jakim cudem udało ci się im uciec? A jestem sprytny, wiesz. Może proszę o zbyt wiele, ale jeśli pomoże mi się stąd wydostać, dam ci coś, dzięki czemu dalsza ucieczka z tego zamku może okazać się łatwiejsza. Za mną w dole jest dźwignia, za pomocą której jesteś w stanie opuścić moją klatkę. Dostanie się do niej na tę chwilę granic. Czy z cudem? Wszystko przez kreaturę czającą się w rozpadlinie w podłodze. Musisz najpierw pozbyć się tej poczwary. Myślę, że dobrym sposobem będzie nakarmienie jej zatrutym mięsem. Gdzieś w tym zamku powinna być kuchnia. Proszę, odszukaj ją i sporządź odpowiednią trutkę. Tylko wtedy będziesz mógł puścić moją klatkę. Przemyśl to sobie. Zapewniam cię, że ci się to opłaci.
Okej, okay. Gdzieś jest kuchnia, tak? Tu jest kuchnia. Poszedłbym, ale nie będę ryzykować pożarciem przez potwora. Wow. Fuck off. Czekajcie, tu jest coś. O, to jest ta dźwignia chyba, którą potrzebuję. Zajebiście, fajnie, że tutaj przyszedłem. Da, ziom, to ty tu czekaj i jakby co, to ja tu będę. Wrócę jeszcze, nie martw się. Na pewno wrócę, bo jesteś kumplem, jesteś miły, więc na razie będę cię lubił. Dobra, wstaćmy tą dźwignię. No tutaj się... Pyk. No ej, dawaj tą dźwignię, tutaj. Pyk, pięknie, i przesuwamy. Jep. Dźwignia jest na swoim miejscu, przestawię ją i... Coś tam. No, dawaj, przestawiaj. Co się stało? Wow. Jakiś ziomek. Dlaczego nie mogę się poruszyć? Czemu nic nie czuję? To przeklęte miejsce odebrało mi wszystko, co miałem. Moje wspomnienia, moje ciało, wszystko przypadło. Pozostało tylko wielkie poczucie winy. Cóż takiego uczyniłem, że zasłużyłem sobie na taki podły los? Pamiętam wielką latającą maszynę z zimną celę i rzeźbę rąk. Udało mi się uciec, błąkałem się po zamku, później był już tylko ból niekończący się ból, musieli mnie w końcu dopaść. Mam nadzieję, że ze mną tak nie będzie. Sobie już nie mogę pomóc, ale mam coś, co może okaże się przydatne dla ciebie. Weź proszę ten oto klucz, nie było łatwo go zdobyć, jednak mi się już on do niczego nie przyda. Ziomek, jakby się dało, to bym ci pomógł. A da, zdobyliśmy klucz, tak? Mamy klucz. Tajemnicza postać podarowała mi ta kamienny klucz. No okej. Okay. Super. To już tylko sterta kości. Nie masz tu nic takiego, co by mi się przydało? Zabrałem stąd wszystko. Tutaj wrócić nie mogę. Dobra. Czyli co? Tutaj w tym miejscu wszystko mam zrobione. I tu następnie będziemy kombinować w przyszłych odcinkach pozytywnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się podoba jak na razie. Co prawda jestem na tyle tępy, że niektóre zagadki na pewno wam brałyby mniej czasu niż mi, ale to od czego jest montaż, prawda? No i widzimy się w następnym odcinku, dajcie znać właśnie, czy podoba wam się ta seria, czy będziecie oglądać dalej, czy nie będziecie oglądać dalej. Ja na pewno to nagram dalej, bo z tego co słyszałem, to nie jest jakaś super długa gra, chociaż z moją inteligencją może być mega długa i będzie miała z 50 odcinków. No ale w każdym razie, trzymajcie się.